Cześć wszystkim, z tej strony Bartek z blogu Piwotok. Zapraszam Was na kolejną recenzję. Dzisiaj trzecia odsłona piwa Citra. Spróbował Birman. Birman wypuścił już trzy piwa chmielone łączą Citrą. Na pewno była Citra IPA. Piwo całkiem przyzwoite. Dobra IPA, single hop. Ogólnie dobre wrażenie, no leciutkie mydliny, które przy niektórych piwach Birbanta no, niestety się pojawiają. Potem Birban wypuścił imperialną wersję Citra IPA. To było naprawdę świetne piwo. Może nie tak dobre jak ich Red IPA, ich Red Imperialna IPA, ale też naprawdę spoko. Teraz natomiast mamy coś, no to jestem strasznie podjarany. Mamy tutaj Dark Citra IPA, no czyli Black IPA Single Hop na Citra. Powinno być ciekawie. Zobaczymy, jak Citra sprawdzi się w połączeniu z ciemniejszymi słodami. No i tutaj to jest pytanie, które bardzo mnie ciekawi. Czy będziemy mieć tutaj IPA Black IPA w pojęciu może takim klasycznym, czyli zamykamy oczy, czujemy zwykłą Citra IPA, czy też no, będzie to coś no, graniczącego ze stoutem. Zobaczymy. Kapsel czarny. No, mamy citrę, no bez dwóch zdań. Mamy element żywi. No i trochę paloności. Etykieta super. Wcześniej była blondynka, potem na imperialnej była kowbojka, tutaj mamy rudzielca. A jeszcze jakieś dane piwa, to można sobie wymienić. 14,2 ekstraktu, 5,9 alkoholu, 62 IBU, czyli nie za dużo. Słody pszeniczny. Jęczmienny, pszeniczny, karafa, chmiel 1, citra, drożdże US05. Data ważności to 14 grudnia, czyli piwo jest bardzo, bardzo świeże. Widzimy, nalała się gęsta piana. Drobno i średnio pęcherzowa, głównie drobna, bardzo ładna. Barwa piwa. Nie powiedziałbym, że jest czarna, powiedziałbym, że jest ciemnobrunatna. No. Nie było napisane black, tylko dark, więc można to wytłumaczyć. Ale aromat naprawdę świetny. Jest paloność. Jest citra, jest naprawdę grubo. No i przynajmniej w aromacie nie ma nuty mydlin, którą często wyczuwam w piwach od Birbanta. Wasze zdrowie. Jest naprawdę dobrze. Black IPA to mój ulubiony styl, bez dwóch zdań. I tutaj mamy wszystko, czego możemy sobie wymarzyć. Nasycenie niskie. Piwo jest nie jest słodkie. Zmierza ku wytrawności tak naprawdę. Wyczuwamy lekko bardzo delikatną kwaskowatość, połączoną zapewne z tym, że piwo jest troszeczkę palone. I tutaj już odpowiedź na zagadkę, odpowiedź na pytanie.
Jest to Black IPA, czy Dark Citra IPA, jak to sobie woli nazwać. Raczej w stylu bardziej zachowawczym. To znaczy, nie jest to ciemne piwo, które pije się jak jasne. Są tutaj naprawdę elementy ciemnego piwa. Palność jest na dosyć wysokim poziomie. Goryczka. Jest dosyć wyczuwalna. To jest niby tylko 62 IBU. Tylko lub aż. Natomiast nie ma tutaj praktycznie kontry słodowej. Mamy goryczkę cytrusową. Powiedzmy jak skórki od strętu pomarańczy. Plus paloność. No, nawet jakaś delikatna czekolada zaczęła się pojawiać, ale to może mi się tylko wydaje. Nie będę to ukrywał. Bardzo dobre piwo. Piana świetnie się utrzymuje. Nagrywam to już parę minut, ale wciąż wygląda genialnie. Co mogę powiedzieć? Wielkie brawa dla Browaru Birman. Mamy wizualnie. No troszeczkę za jasny ten styl, chociaż nie nazwali tego black. Niech im będzie. Piana genialna. Drobno pęcherzykowa, piękny zdobi szkło. No, zostawiło naprawdę bardzo gruby kolor, nie chcę schodzić do pewnego momentu. W smak. A w aromacie jest też fajny. Mamy citra. Citra okazała się, chyba nigdy nie piłem single hopa citrą jako Black IPA. Sprawdziło się bardzo dobrze. Ale na szczęście chłopaki z browaru uznali, że należy to dołożyć trochę tej paloności, żeby był charakter ciemnego piwa. I wyszło naprawdę super. W smaku. No w smaku mamy niskie, znaczy średnie do niskiego wysycenia. Goryczkę niezalegającą, bardzo przyjemną, chmielowo, cytrusowo, paloną. W związku z tym piwo dostaje ode mnie. Bardzo zasłużone 8 na 10. Jeżeli ktoś lubi ciemne piwa, a w szczególności Black IPA, no to zdecydowanie powinien spróbować. Uważam, że spokojnie łapie się do krajowej czołówki. Tutaj mówię to otwartek w blogu Pivotox, innego na Facebooku, YouTubie oraz na blogu pivotox.blogspot.com. Zapraszam do lajkowania i trzymajcie się, to był Bełkot.